Za około 2 tygodnie mamy poznać ekspertyzę rzeczoznawcy, który w miniony weekend badał stan techniczny kamienicy, która zawaliła się w ubiegłym tygodniu przy ulicy 25 czerwca. Dzisiaj najważniejsze jest, żeby mieszkańcom tej kamienicy proponować jak najszybciej nowe lokale z zasobu gminy. To się już dzieje, jesteśmy w stałym kontakcie zarówno z mieszkańcami, jak i z osobami, które prowadzą tam działalność gospodarczą, tak aby ta tragedia, jaka ich spotkała, jej skutki zminimalizować. Wiem, że już pierwsze osoby przyjęły propozycje nowych lokali. Miasto ma obowiązek zapewnić mieszkania tym, którzy najmowali je od miejskiego zarządu lokalami. W tym przypadku miasto poszło jednak o krok dalej. Znaleźliśmy sposób, żeby pomóc również tym osobom, które były właścicielami tam mieszkań. Zobaczymy, czy te osoby przyjmą oczywiście naszą propozycję, natomiast nie chcemy nikogo zostawiać bez pomocy. Sprawa w całej kamienicy dotyczy kilkunastu mieszkań. W samej tej części zawalonej jest tam bodajże 5 lokali, także zaczęliśmy od tej części zawalonej, natomiast niewykluczone, że cała ta kamienica będzie niestety wyłączona z użytkowania. Jak poinformował nas Lech Barszcz, prezes RTBS, administrator, część kamienicy, która uległa zawaleniu, będzie rozebrana. Natomiast w kwestii pozostałej części decyzję będzie podejmował konserwator zabytków. Jak się dowiedzieliśmy, nie ma zagrożenia dla kamienic sąsiadujących. Przypomnijmy, do zawalenia części kamienicy doszło w czwartek, 17 lutego. Nie było ofiar. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa Radom Wschód, która gromadzi materiał dowodowy w celu podjęcia decyzji co do kierunku śledztwa.